Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tarpet bierzemy sobie pozycję Torpedo 1972. Komik, za który odpowiada duet Enrique Sanchez-Abuli oraz Eduardo Riso. Ten pierwszy właśnie jest kojarzony przede wszystkim z serią Torpedo na naszym polskim rynku. Natomiast Eduardo Riso, no cóż, dla mnie to jest jeden z. Ciekawszych, jeśli chodzi o style e, rysowników. Przede wszystkim świetna historia naboi wspólnie z Brianem Azarello, czy choćby nawet księżycówka, też wydana na naszym polskim rynku. Tutaj, oczywiście, mówimy dziś przede wszystkim o najnowszym tomie, który Nonstop Comics wydał ostatnio na naszym polskim rynku, ale też mam przy okazji, żeby wam zaprezentować wcześniejszy, który. Powiem szczerze, że wcale nie odstaje jakością, ba. Bardzo fajnie odświeżył nam, jeżeli tak możemy powiedzieć, postać naszego głównego bohatera, gdyż kiedyś szczególnie ja miałem możliwość przeczytania obcowania z takim grubym tomiszczem, które właśnie było zebrane w jedną całość wszystkie te historie wcześniejsze które przede wszystkim warto wspomnieć że były w czerni i bieli i takie właśnie wydanie na naszym polskim rynku było dostępne nie wiem czy jest dalej ale chyba wydaje mi się że tak i przyznam szczerze że to tutaj które widzimy o wiele bardziej mi pasuje pewnie głównie ze względu właśnie na rysunki Eduardo Riso Torpedo 1972 to jest historia, która przenosi nas kilkadziesiąt lat do przodu, kiedy nasz główny bohater jest już podstarzałym, tak powiedzmy około sześćdziesiątki, to na pewno mężczyzną, ale oczywiście jego wigor i to, co chciałby zrobić dalej jako gangster, wcale niewiele odstaje tak naprawdę od jego chęci, tych związanych z wcześniejszymi latami. I tak właśnie prezentował się pierwszy tom, który też wydał Nonstop Comics. Już jakiś czas temu na naszym rynku. Wtedy cena gładkowa tego tomu była jeszcze 40 złotych i przyznam szczerze, że naprawdę bardzo ciekawie pokazała, wprowadziła nas w świat nowy, tak naprawdę nieznany nam jeszcze z czasów, kiedy właśnie torpedo. Jest już tym staruszkiem. I tutaj mamy do czynienia głównie z chęcią zdobycia sławy poprzez jednego mężczyznę piszącego dla jednych z lokalnych nowojorskich gazet oraz jego dziewczyny, niby super fotoreporterki, ale polemizowałbym na ten temat. I to jest taka główna ośwabuły, która tutaj jest przedstawiona wtedy jeszcze, gdzie miało to na celu, aby przypomnieć te czasy. No, Świetności tak młodych lat naszego bohatera, który jest w stanie sprzedać każdą swoją opowieść za oczywiście odpowiednią kwotę. Rysunki, jak widzimy, typowe dla Eduardo Riso, bardzo fajne. I co cechowało ten wcześniejszy, właśnie, tom, który tutaj widzicie? A no przede wszystkim, że spora była zawartość, jeżeli mówimy o Jakieś przykładowe szkice, i to było bardzo fajne. Tutaj poszli e, znacznie e, dalej, bym powiedział, na swój sposób, ale zaraz do tego przejdziemy. Tak jak mówię, e, najnowszy tom, który e, został wydany, tak samo w tym samym stylu, aby e, pasował do tomu pierwszego. E, fajnie, że e, artyści powrócili e, do. Tego 1972 roku. Tutaj już cena 52,90, ale dalej jest to względnie przystępne, bardzo ładnie wydany zresztą komiks. Tutaj muszę przyznać, że no zdecydowanie udało się to. Wydawcy. Dlatego przejdźmy, może, właśnie do tego właściwego tomu. Tutaj warto co dodać. Oczywiście, też mamy ponownie wprowadzenie tak zwany prolog, który jest ciekawie napisany, ale najważniejsze jest to, że to, co tutaj doświadczamy, to, co się dzieje jeżeli ktoś dobrze wyłapie, to zauważymy, że Prężnie artyści weszli właśnie w ten świat, kontynuując na swój sposób to, co się wydarzyło tutaj, właśnie w tomie pierwszym. To jest tylko taki krótki element fabularny, ale który dobrze obrazuje to, co właśnie tam dostaliśmy, i to już jest fajny plus, więc. Też nie ukrywam, możemy owszem przeczytać sobie ten tomik i jak najbardziej będzie to w sumie ok. Aczkolwiek, gdybyśmy chcieli właśnie poznać ten jeden istotny element fabularny, na samym początku warto byłoby sięgnąć też po wcześniejszy tom i przeczytać go sobie, aby móc w pełni zrozumieć tą historię. Na pewno fanów Torpedo tutaj nie muszę namawiać, jeżeli mówimy o. o właśnie ten tytuł, prawda? O tą e, całą historię. Więc tutaj. Mm, bez dwóch zdań fani Torpedo i tak sięgnął po tą pozycję, ale przede wszystkim właśnie tutaj mamy do czynienia z pewną kobietą prowadzącą no sami widzicie chyba po tym co tutaj e, przedstawiają kadry no nie chcę mówić wprost, ale wiecie o czym mówię, dom z hacek, może w ten sposób no właśnie i tutaj zaraz po przejściu wspomnianego od początku z tej historii w tą, dowiadujemy się właśnie, że stare kontakty, oczywiście, jeśli chodzi o torpedo, jak najbardziej działają. I został poproszony o pewną pomoc, o pozbycie się, mówiąc najprościej, pewnej osoby. To jest historia wcześniejsza, która. Pokazuje o co chodziło. Poruszany jest tutaj też wątek pewnego policjanta, i to, co później się o nim dowiadujemy, no to też jest takim e, lekkim zaskoczeniem. Choć bardziej tutaj powinienem powiedzieć, że to jest taki detektyw w Stanach, tak się mówi, na tych, munduro, na tych niemundurowych funkcjonariuszy, którzy gdzieś tam sobie awansują z czasem na tych szczeblach kariery. Więc tutaj właśnie to ma. E, Takim głównym tym, jest takim głównym motywem fabularnym, ale też pojawia się inny wątek: Trzech braci oraz domniemanego zamordowania ich ojca poprzez właśnie naszego bohatera, plus jeszcze kilka innych ciekawych smaczków. Więc patrząc z tej perspektywy, dostaliśmy tutaj naprawdę ciekawą historię, taką właśnie w stylu naszego bohatera, w stylu Torpedo, gdzie ten noirowski taki klimat jest jak najbardziej e, widoczny, realny z takim trochę też dodatkowym elementem humorystycznym, który był bardziej uwydatniony w tych starych pierwszych komiksach właśnie z bohaterem. Więc to jest mówię na plus. Co warto jeszcze wspomnieć? No oprawa wizualna. Tutaj ona bez dwóch zdań sprawdza się świetnie, tak jak mówię Eduardo Riso ma swój specyficzny rysunek e, nie wiem ja nawet jak go nazwać, ale on nie jest taki bardzo bym podział. Użycie określenia realistycznym i przyszło na myśl. Nie wiem dlaczego, ale no, sami widzicie jak to się prezentuje. I bądź co bądź uważam, że naprawdę bardzo fajnie to pasuje do tej serii. Ogólnie mówię, jestem fanem rysunku e, Riso. Także na plus. Jaki jest finał, oczywiście nie chcę wam zdradzać. Mam też w ogóle nadzieję, że prężnie znowu przejdą i i fabularnie dostaniemy rozwinięcie tej historii w kolejnym jakimś trzecim tomie, który wyda non-stop comics. No i oczywiście ta zawartość dodatkowa, która tutaj jest, tutaj dostajemy przede wszystkim też troszeczkę jakichś szkiców, jak na przykład powstawała okładka, ale poszczególne strony. I to jest bardzo fajne, czyli mamy przedstawione to w sposób taki naprawdę dokładny i fajny. Ja sam chciałbym móc tak umieć rysować, aby tworzyć tego typu historię, ale niestety nie jest to dla mnie. Niemniej sama seria Torpedo jest ok, a mi szczególnie właśnie ta z rysunkami Eduardo Riso przypadła do gustu. Więc gdybyście mieli ochotę nabyć tą pozycję, na no dole w opisie tego filmu gdzieś tutaj znajdziecie. Link oczywiście do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi wtedy bardzo miło. No i oczywiście cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, więc wyczekujcie je na moim kanale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!